Siema, lecimy dalej. Teraz będzie Damian, on się chyba nazywa ten bosik. Tutaj jest Satanic Zone, ale ma giga słabe bonusy, także na razie go nie farmię. Na razie chcę się skupić na fabule, żeby to zrobić. I nie wiem, czy ja muszę zrobić teraz tą całą fabułę na Helu, żeby odblokować różne poziomy Hela. No bo tych poziomów Hela powinno być kilka, a mam tylko jeden. Więc możliwe, że muszę przejść w tą fabułę na Helu, żeby dopiero mi się reszta poziomu odblokowała. Jest i Chaos Towerek. Oczywiście Chaos Towerka zrobię, no bo to jest darmowy expik. 10 Chaos Towerków trzeba zrobić na to. O, jest questik od niego. No, 10 towerków, no i później bossik, nie? Nie wiem, czy tym buildem będę w stanie bossa zrobić, ale zobaczymy. Towerek zawsze spoko, bo to jest dużo expa. No i itemy, potencjalnie dużo satanic itemów. Może trafią się jakieś fajne, które będą coś warte. Chociaż wątpię. No i mamy 10 hero level. Także zaraz sobie to rozdamy. Będzie lekki buścik do damage'u. Dobra, pierwsze piętro zrobione. Niestety nie poleciał żaden satanic. Tylko jakieś kurde czarmy. Ale z tych czarmów to chyba nic ciekawego nie ma. Physical damage, cold skill damage, czyli syf. No nic ciekawego. Dobra, rozdajmy sobie level. I idziemy. 5 inta magic skill damage. 15%, no to najpierw w to pójdziemy. Kolejny buścik do damage'u. Attack speed lightning is inta, dobra. Lecimy na drugie piętro. Dobra, mamy drugie piętro. Kolejne czarmy poleciały. Czarmy zbieram, bo może czasami coś fajnego będzie. Venom Stalons. To jest pod Necro. Ale nie wiem, czy to jest grany set, tak szczerze. Lightning Resy. Magic Skill Damage o 19%. Attack Rating Life. All Resy. Właśnie pytanie. Jakbym to wymienił? No czekaj. Ile ja mam teraz damage'u? 112, 343. Kurde, nie to wymieniłem jeszcze. Okej. Czyli no, procentówki dużo lepsze. I znowu zyskałem trochę damage'u. Fajnie. Kolejne piętro. Dobra, kolejne piętro gotowe. Dwa sataniki poleciały. Tutaj mamy mieczyk, spell shard. Ale to raczej syf. I jabłuszko. Minus enemy poison res. Nie wiem, czy ten czarm jest grany. Zobaczymy potem na auction house, ile on kosztuje. O, runka poleciała. Pull runka. Chyba będzie coś warta, co? Tak mi się wydaje. Mam w ogóle Uma, Lema. I jakbym sobie tego Uma wrzucił. 20 all resów. Mi jeszcze troszkę resów brakuje, no. Byłby prawie idealnie. Dawaj tego Uma. Shielda? No Shielda, pyk. No, jest dużo lepiej. Troszkę Poisona, troszkę Arcana i będę miał wszystkie resy skapowane. Także fajnie. Jest 11 level, także będzie kolejny mały buścik do damage'u. Tylko najpierw zrobię sobie to piętro i dodamy sobie ten levelek. I tym razem nic nie poleciało niestety. Jakieś tam czarmy niebieskie. Ja to zbieram, bo to zawsze coś tam golda z tego dostanę. UNPC-a. Ale te dżebele też takie średnie lecą. Fire res, attack rating. No, nie ma nic ciekawego. Ogólnie tutaj. A, level miałem dać. Kurde, zapomniałem szybko. Dobra, dam tylko to. Udało się. Dobra, mamy kolejne piętro.
jakiś żółty czarm i jakiś syf poleciał. Także bez szału. Attack rating i cold damage, czyli kiepsko, kiepsko. No i to poleciało, ale co z tier A? Na Maraudera plus 4 all skill'e. Wydaje mi się, że syp. Dobra, siódme piętro już zrobione. Jakiś armor. Charmik. Co to jest? Tier A. Lightning damage. Flat. To dosyć dużo, kurde. Jakbym to wymienił. Nie wiem, co daje faster hit recovery. Ja mogę gdzieś to zobaczyć. Aha, czekaj. Tutaj jeszcze sobie dodam. Co daje faster hit recovery. Chyba nie. A jest. Nie, no to jest akurat syf, bym powiedział. Więc to mogę wymienić za to. Wymienimy sobie. Nie wiem, czy 164 attack ratingu to dużo. A jak u mnie coldressy? No, tak na styk mam coldressy, więc tego nie mogę wymienić. To bym mógł wymienić w zasadzie. Ale to mi daje damage. To wymienię. O, zrobimy coś takiego. Dobra. Ósme piętro, lecimy. Kolejne piętro gotowe i znowu nic nie poleciało. Jeden czarmik. Fioletowy. 355 HP-ków. Fire resy. Ile mam fire resów? No, mam dużo za dużo. Pytanie, gdzie ja mam te resy? To mógłbym je wtedy wymienić, ale chyba nie mam tego w czarmach. To wymienię, o. Change life i mana. Na to. Mam znowu 355 HP więcej, już prawie 3K HP. Także idzie coraz lepiej. Dziewiąte piętro. Jakieś słabe runki poleciały, jakiś czarmik. Ale syf. Dziesiąte, ostatnie. 12 level. Także no. Ile tu wpadło leveli za 2? Nie ma tragedii. Szału też nie ma. Ale wiadomo, lepiej mieć level niż nie mieć. Oj, żem zaraz nie padł. No i mamy to. 10 poziom. Jeszcze coś tam poleciało. Jakieś czarmiki. Zaraz sobie zobaczymy. To jest tier A. Czemu same tier A mi kurde lecą? Nie no, z tych czarmów to 256 lightning damage'u. Czy ja mogę to na coś wymienić? I life stolen per hit. Old resy. Gierkę mi ścięło, halo? Mhm. Super, ścięło mi gierkę. I wywaliło mi z serwera. I pewnie nie zaliczyło mi tego. Chaos towerka. Co za syf. Dobra, no niestety mnie wywaliło, więc obstawiam, że nie zaliczyło mi tego Chaos Towerka. A szkoda, bo to zawsze byłby Chaos Towerek do przodu. A, nie zaliczyło, 0 na 10. No, jak to się mówi, unlucky. Unlucky niestety. Zdalamy sobie to. 250k chyba z tego nie wyciągnę. No, niestety, 226, więc butcików jeszcze nie kupię. Dobra, także to było na tyle. Miałem robić bosika, ale no, znalazłem tego House Towerka, to wiadomo, zawsze itemki darmowe i tak dalej. Też nie chcę za długo ten długich materiałów robić, bo później nikt tego nie ogląda, nie? Także tyle i do nas, i next time sobie pójdziemy tego bosika.